10 najdziwniejszych budowli i konstrukcji. Trzonolinowiec. Modernistyczny budynek we Wrocławiu. Zbudowany w latach 1961-67. Trzonoliniowiec ma 11 kondygnacji, na których mieszczą się 44 mieszkania. Jest to jeden z niewielu tego typu budynków w Europie. Podstawą jego konstrukcji jest żelbetonowy trzon, przenoszący pionowe obciążenia ściskające na podstawę budynku. Na nim osadzone są stropy na 12 stalowych linach. W przeciwieństwie od standardowych budynków, które budowane są od dołu, trzonolinowiec budowany był od najwyższego piętra. Poszczególne kondygnacje zbudowane na poziomie parteru z gotowych prefabrykatów podnoszone były przez siłowniki hydrauliczne. Budynek wywołuje mieszane wrażenia estetyczne, budzi kontrowersje i obrasta legendami. Jego sympatycy podkreślają unikalność i niezwykłość konstrukcji, wrażenie zwisania w powietrzu. Przeciwnicy krytykują elewację budynku oraz niestaranne wykończenie. Bezpośrednie otoczenie budynku jest obecnie mocno zaniedbane. Daleki od wygody i pełen usterek budynek ten zyskał jednak tytuł domu roku 1967. Przedwczesna śmierć współtwórcy budynku dała początek pogłosce, jakoby popełnił on w związku z nim samobójstwo. W Trzonolinowcu lokowano artystów wrocławskich scen. W początkach swej kariery mieszkali tam m.in. Bogusław Linda i Krzysztof Globisz. Dziś mieszkają w nim głównie przyjezdni studenci. Dom pani Winchester. Nieukończona rezydencja Sary Winchester jest jedną z atrakcji San Jose, stolicy hrabstwa Santa Clara, stanu Kalifornia. Słynie z niezwykłych elementów architektonicznych. Jego właścicielka prawdopodobnie wierzyła, że uchronią ją przed duchami. Powszechnie uchodzi za nawiedzony. Jest jednym z historycznych rezerwatów stanowych. Budynek powstawał nieustannie przez 38 lat, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Wszystkimi pracami kierowała bezpośrednio pani Winchester aż do swojej śmierci 5 września 1922 roku. Całkowity koszt inwestycji wyceniono na około 5,5 miliona dolarów. Wiele pomysłów właścicielki realizowano krótko po zamówieniu. Ponoć każdej nocy spała w innym pokoju. Dziś jest tam muzeum. Pracownicy owego muzeum strzygą rośliny tak, by tworzyły trzynastkę. Dom wynajmowany jest na imprezy w każdy piątek 13 i Halloween. Stone Mountain. Płaskorzeźba na granitowej górze Stone Mountain w mieście o tej samej nazwie w stanie Georgia na przedmieściach Atlanty. Jest pomnikiem trzech prominentnych postaci z Konfederowanych Stanów Ameryki, prezydenta Jeffersona Davisa oraz generałów Roberta Lee i Thomasa Jacksona. To właśnie w tym miejscu 25 listopada 1915 roku reaktywowano Ku Klux Klan. Niektórzy członkowie dyskretnie uczestniczyli w projektowaniu i składaniu darów pieniężnych. Jedną z przyczyn była premiera kontrowersyjnego filmu Narodziny Narodu, a także zlinczowanie Leo Franka, mordercy 12-letniej Mary Pagan. William Joseph Simmons zorganizował spotkanie zakapturzonych ludzi, którzy założyli organizację Rycerze Mary Pagan. Odprawiono ceremonię spalenia krzyża i złożono przysięgę na pamięć generała Nathana Bedforda Forresta, założyciela Ku Klux Klanu. W reakcji na to zdarzenie Martin Luther King miał rzec: pozwólcie zabrzmieć wolności ze Stone Mountain w Georgii. W celu zapobieżenia kontrowersjom rząd stanowy odebrał klanowi prawo do wieczystego kultywowania płaskorzeźby. Od tego czasu nie odbył się przy niej żaden wiec. Broadway Tower. Wieża będąca przykładem neogotyckiej architektury ogrodowej, czyli folii. Otóż folii to obiekt w angielskim parku krajobrazowym zbudowany w celu dekoracyjnym, sugerujący jego inne przeznaczenie lub celowo skomponowany fantazyjnie lub niezharmonizowany z otoczeniem, mający bawić i szokować. Początkowo budowle tego typu nie miały żadnego zastosowania praktycznego. Później termin ten używany bywa także w odniesieniu do budowli spełniających inne, drugorzędne funkcje. Sam Broadway Tower znajduje się w Anglii i po prostu jest, nie ma absolutnie żadnej funkcji. Jest ładny i tyle. Unity Tower. Wieżowiec w krakowskiej dzielnicy Grzeguszki. Najwyższy budynek budowanego kompleksu biurowego Unity Center. Rozpoczętej w 1975 roku budowy wysokościowca nie ukończono przez wiele lat, a wznowiono ją dopiero w 2016 roku. Przez ten czas budynek nie był użytkowany. Do dnia dzisiejszego, pomimo wielu pomysłów i projektów,
Ten jeden z najwyższych w Krakowie budynków stoi niedokończony. Budynek stanowił inspirację dla licznych opowiadań czy obrazów. W 2008 roku kręcono nawet zdjęcia do filmu Deklaracja Nieśmiertelności. Ze względu na surowy stan i charakterystyczny wygląd budynek jest nazywany szkieletorem. Niestety budynek został usunięty. Mill Ends Park. Park na drodze w Portland w Stanach Zjednoczonych. Ma kształt koła o średnicy 61 cm i zajmuje powierzchnię około 29 cm, co czyni go najmniejszym parkiem na świecie. Został utworzony w 1948 roku przez dziennikarza Dicka Fagana, który z okazji Dnia Świętego Patryka postanowił zagospodarować otwór pod latarnię. W 1976 roku, 7 lat po śmierci Fagana, Mill Ends Park został oficjalnie uznany za park miejski. Tańczący dom. Awangardowy budynek. Swą nazwę zawdzięcza kształtowi, w którym można dopatrzeć się sylwetki tańczącej pary. Często nazywany jest też Ginger i Fred, na cześć słynnej pary tancerzy. Został zbudowany w 1996 roku na prawym brzegu Wełtawy w Pradze, w dzielnicy Nowe Mesto. Jest to biurowiec, na dachu którego znajduje się restauracja z widokiem na miasto. Przed postawieniem tego budynku w Pradze jeden z architektów wyraził zainteresowanie stworzenia nowoczesnego budynku w Warszawie. Jednak władze stolicy nie zaakceptowały śmiałych wizji architekta i tak taki budynek jest w Pradze, a nie w Warszawie. Parliament Street. Ulica o długości 50 metrów znajdująca się w Exeter w hrabstwie Devon. Ulica pochodzi z XIV wieku i łączy High Street z Waterbeer Street. Szerokość w jej najwęższym miejscu wynosi 64 cm, a najszerszym 1,22 m. Według niektórych źródeł jest to najwęższa ulica na świecie. Dawniej ulica nazywała się Small Lane, lecz została przemianowana na nazwę symbolizującą drwinę Rady Miasta z Parlamentu, który uchwalił ustawę wprowadzającą szerokie zmiany w systemie wyborczym Wielkiej Brytanii. W 1836 roku mieszkańcy Waterbeer Street przeznaczyli 130 funtów na poszerzenie ulicy, do którego ostatecznie nie doszło. Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich. Projekt artystyczny Joanny Rajkowskiej, którego centralnym elementem jest ustawiona na rondzie generała Charlesa de Gaulle'a w Warszawie sztuczna palma daktylowa. Palma należąca do projektu Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich zainspirowana została pobytem Rajkowskiej i Artura Żmijewskiego w Izraelu w 2001 roku, a pierwotny pomysł na instalację zakładał cały szpaler drzew tego typu. Ostatecznie zamiast szpaleru Rajkowska zdecydowała się ustawić jedną palmę. Palma stała się elementem wielu politycznych zagrywek. W lutym 2011 roku z aprobatą Joanny Rajkowskiej w ramach akcji protestacyjnej przeciwko wizycie polskiego rządu w Izraelu na palmie zawieszono palestyńską chustę. W 2012 roku, w przeddzień rozpoczęcia Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012, Joanna Rajkowska wraz z ruchem 10 czerwca w proteście przeciwko polityce władz Warszawy i ustawieniu bez konsultacji z nią ogromnej piłki futbolowej obok palmy powiesiła na niej transparent z napisem „Chleba zamiast igrzysk” oraz usunęła wszystkie liście. W czerwcu 2019 roku z okazji Światowego Dnia Środowiska palma została symbolicznie uśmiercona poprzez czasową wymianę jej sztucznych zielonych liści na martwe, prawdziwe. Sama autorka twierdzi, że projekt jest lewicowy. Ubikacja publiczna w Kawakawa. Jedno z dzieł austriackiego architekta umieszczone w nowozelandzkim miasteczku Kawakawa. Jest to jednocześnie jedyne dzieło Haderwassera, bo tak się nazywa ten artysta, powstałe na półkuli południowej i prawdopodobnie najczęściej fotografowana ubikacja publiczna na świecie. W roku 1998 radni miejscy w Kawakawa zdecydowali się odnowić starą 40-letnią toaletę miejską położoną w centrum miasta, przy czym artysta z własnej inicjatywy zobowiązał się zaprojektować jej wygląd i wystrój. Do projektu użyto płytek ceramicznych, które przygotowali uczniowie Bay of Iceland College. Cegły użyte do jej budowy pochodziły z budowy banku Bank of New Zealand. Dzieło to otrzymało wiele nagród. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje pozostałe kanały Światowa Historia oraz A to Ciekawe, czyli również kanał z ciekawostkami. Trzymajcie się, cześć!